Dzień dobry kochani, zaczynam vloga z Seeds for the Soul i witam was w kolejnym tygodniu. Potem wam opowiem, jakie będą motywy przewodnie tego filmu. A teraz nagrywamy znowu z Roxaną w jednym z moich nowych miejsc. Proszę, daję. Żebyście nie musieli czekać za długo na efekty naszej pracy, to musiałam wam pokazać, bo po prostu to jedzenie wygląda bosko. I nie wiem, czy pamiętacie, ale już jadłam to śniadanie, ale tym razem prezentuje się moim zdaniem jeszcze lepiej. Jesteśmy w Chocolate Tree na ostatniej misji nagrywania. Słuchajcie, szykuje się Vegan Food Guide, więc mam zdradzę. I mamy ciepły. It's a wrap! Złapałam od ciebie powiedzenie, ale skończyło się właśnie nagranie. Zresztą mówiłam to przed chwilą, jak ciebie nie było, że miło było nasze ostatnie miejsce. Także szykujcie się na super efekt końcowy naszej współpracy, która się dopiero zaczyna, bo jeszcze mamy super plany. Tak. A teraz jeszcze w ogóle za nami jest cudowny zamek. Dzisiaj jest piękna pogoda. Roxana idzie robić sesję z modelkami, a ja wracam montować ten film. Także do zobaczenia. Pierwszy domowy posiłek w tym tygodniu, czyli mój cudowny gulasz. Mam tutaj widelę, złam go z makaronem, więc chciałam wam pokazać. Jest gorący, wspaniały i postaram się wam zostawić przepis. Nie masz chleba? Zrób sobie placek z mąki gryczanej i wody. To z awokado bez chleba. Pozdrawiam. Moi drodzy, spędziłam dzisiaj cały dzień na montowaniu filmu, czuję się jak totalny geek. Jestem ubrana dzisiaj cała na biało i lecę na podobno najlepszego burgera w Szkocji. To Bread Meets Bread z Anią i jestem oczywiście spóźniona, więc będę biegła na burgerka. Wybaczcie, że się nie odzywałam, ale tak wygląda mój pulpit, bo analizuję ankietę. Kochani, byłam dzisiaj na burgerze, bo testuję burgery w tym tygodniu i bardzo chciałam zamówić właśnie chicken burgera z domowego seitana. Powiem wam, był bardzo średni. Smakował jak taki seitanowy gąbek. Bo czasami jadłam z seitana takie niesamowite ala kurczaki, a ten był naprawdę średni, dlatego muszę tam wrócić na ich normalnego burgera ala wołowego. Tymczasem jest w 10:30, a ja jutro mam dzień analizy ankiety, więc zabieram się to już teraz. Hej kochani, prawdopodobnie nie otrzymam nagrody vlogera tygodnia, ponieważ słabo się do was odzywam. W każdym razie jest dzisiaj ładnie i słonecznie, ja od rana pisałam zaliczenie do szkoły, także jestem bardzo z siebie dumna, więc muszę się tutaj pochwalić. A teraz odbiera mnie z domu moja przyjaciółka, idziemy uczyć się do biblioteki, potem mamy bardzo fajny wykład pod tytułem Psychology of Climate Change, cały czas u mnie ten sam temat. A potem o 20:00 mam tańce. A do tego czasu planuję zrobić duży postęp z licencjatem, więc trzymajcie kciuki. Mało wam też pokazywałam ostatnie jedzenie, bo jakoś nic ciekawego nie gotowałam. Mam cały czas jeszcze mój gulasz, także dzisiaj go będę też jadła w szkole. I mam nadzieję, że ten vlog się rozkręci. Śniadaniowy klasyk. Dzisiaj mam mieszankę komosy czarnej i białej, zrobioną a la złote mleko i ukochane dodatki, do tego kawka owsiana. Wiem, że lubicie filmy typu Get Ready With Me, klipy tego typu. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, bo jestem przy oknie, jest uchylone. W każdym razie ja będę się szykowała do wyjścia, a chciałam wam szybko powiedzieć ważną rzecz. Miałam ostatnio dużo przemyśleń na temat tego, że te filmy są długie, często gadam o pierdołach i absolutnie nie chcę najzwyczajniej w świecie marnować nimi waszego czasu i chciałabym zawsze móc przekazać coś wartościowego. Z tego tytułu trochę nie widzę sensu robienia filmu, w którym robię moją pielęgnację cery. Teraz wam powiem dlaczego. Postaram się naprawdę nie owijać w bawełnę jakoś strasznie. W każdym razie, dużo u mnie się pojawia ostatnio informacji związanych z
ze środowiskiem, ze zmianą klimatu. Jak widzicie, chodzę w kółko na jakieś eventy i to jest coś, co naprawdę zabiera mi dużo myśli. Wczoraj byłam na wyjątkowym wykładzie z profesorem z Akademii Sztuk Pięknych w Glasgow o zmianie klimatu, o tym, dlaczego ludzie nie chcą zaakceptować tego, co się dzieje i podjąć działania, czemu to wypierają lub ignorują i tak dalej, i tak dalej. I stąd mój pomysł, znaczy moja myśl, że kurczę, ja gadająca o pielęgnacji cery to jest naprawdę strata czasu. Ale z drugiej strony wiem, że wiele osób to interesuje i cera była tematem, który mnie bardzo absorbował i stresował, kiedy moja cera była w złym stanie. Teraz to prawda nałożyłam już podkład, ale jak widzicie, moja cera teraz jest najgorsza, jaka była od wielu tygodni, czyli mam jedną kropkę na czole, więc ogólnie jest świetna i jestem z niej bardzo szczęśliwa. Bardzo wam dziękuję za wszystkie miłe słowa. Wiele osób to zauważyło i mówiło i daje komplementy regularnie na temat tego, jak wygląda moja skóra. I fajnie jest znać przepis na ładną skórę. Bardzo chciałabym wam podać listę produktów, ale dlaczego tego nie zrobię? Bo już mówię, że nie zrobię. Bo nawet jeśli kupicie sobie te same produkty, ten sam płyn do mycia twarzy albo tą samą, ten sam krem czy podkład, to wasza cera się nie poprawi. I to jest jakby koniec. Bo ja nie wiem, czy moja cera jest ładna dzięki tym produktom. Ja nie jestem wam w stanie tego powiedzieć. Mogę wam powiedzieć, że na przykład lubię dany produkt albo że odkąd go stosuję, to nie zauważyłam pogorszenia. Ale tak naprawdę ja stosuję tak często różne rzeczy, że ciężko jest mi to zaobserwować, przez co nie umiem za bardzo wziąć na siebie rekomendacji to poprawi ci serę, bo to jest po prostu abstrakcja, tak się nie dzieje. Więc będę raz na jakiś czas pokazywała wam oczywiście, czego używam i też to się dzieje, jak widzieliście w ostatnich filmach, w ostatnich tygodniach, ale nie mogę powiedzieć, że to odmieniło mi cerę. Dajcie znać, czy chcecie podcast o mojej cerze, podcast solowy, gdzie ja jeszcze raz opowiem historię mojej cery, bo już kiedyś pojawił się filmik o tym, zresztą mogę wam go pokazać, ale mogę nieco bardziej się porozwijać na ten temat w taki sposób, że po prostu opowiem wam to ze szczegółami, bo też w filmie na YouTubie nie chciałam, żeby to trwało 3 lata, w podcaście będę mogła gadać i gadać i gadać. Powiem o tym, jaka była moja przygoda, ale też jakie moim zdaniem czynniki wpływają na ładną cerę. I teraz właśnie przechodząc do tego, to mogę wam teraz dużo z tych rzeczy powiedzieć. Moja cera przeszła ogromną transformację z różnych przyczyn i tak naprawdę czynniki, które wpływają na naszą cerę, to jest oczywiście to, co jemy. To jest to, w jakim mieszkamy miejscu, czyli nasz dom, powietrze itd., itd. To jest w dużej, dużej, dużej mierze stres, moi drodzy. Stres. Więc ponadto oczywiście nawodnienie, to jakie jemy, czy jemy przetworzone jedzenie, to czy pijemy alkohol, to czy spędzamy czas na dworze i tak jak mówiłam, jakiej jakości jest powietrze. Więc ja, wykupując mój płyn do mycia twarzy, nie naprawicie sobie cery, tak? O, oczywiście też bardzo dużo mówiłam o zabiegach. Uwielbiam zabiegi, tak zwane facials, tak? Zabiegi na twarz, Beauty Care Studio, polecam całym sercem, ale ja nie wiem, czy to one poprawiły mi cerę. Nie jestem w stanie wam powiedzieć, że zróbcie to i to wam poprawi cerę. Więc zrozumiałam, że jakby ta odpowiedzialność totalnie nie może na mnie spoczywać tutaj i nie chcę, żebyście się właśnie łudziły, że to się zmieni. Natomiast kończąc ten wywód, bo tak jak mówię, się zabierać wam czasu. Natomiast na pewno zauważyliście poprawę w mojej cerze, bo moja cera się znacznie uprawiła, odkąd tutaj przyjechałam. Ja nie zmieniłam tak naprawdę prawie nic, a moja cera była ładna. W Polsce mamy jedno z najgorszych powietrze, jedno z najgorszych w Europie, a raczej najgorsze w Europie jako państwo. Natomiast tutaj jest to najbardziej zielone miasto w Wielkiej Brytanii i jest to w czołówce Europy. Powietrze w Szkocji jest po prostu o! Tak wygląda życie. Powietrze w Szkocji jest po prostu najwyższej jakości. Anyway, przyjechała moja pani landlady, więc miałam z nią przed chwilą małą rozmowę. A teraz jestem z powrotem i chciałam tylko powiedzieć, że osoby, które chcą podcast o zmianie klimatu, taki bardzo, bardzo konkretny, naukowy podcast o tym, o co chodzi o zmianie klimatu. Nie na zasadzie bierz torebkę i recyklinguj, sortuj śmieci. Dajcie znać. I drugie, podcast o cerze, czyli moje zwierzenia, cery.
ze wszystkim, co robię i wszystkim, co wydaje mi się, że mi pomogło, dajcie znać. W każdym razie, kończąc tę pogadankę, to właśnie się szykuję, ponieważ wychodzę spotkać się z moją koleżanką na lunch do Naked Bakery, w której już byłam dwa razy, bo chcę spróbować ich burgerów. Mówiłam, że to jest tydzień burgera, więc testuję kolejnego. Dzisiaj będzie to burger z Beyond Meat, który jest znany w Stanach Zjednoczonych, wszedł niedawno do Europy, czyli ten, który naprawdę wygląda jak prawdziwa wołowina. I dla wszystkich, którzy mają problem z weganami, którzy jedzą ala mięsne rzeczy, oh well, to wy macie problem. Ja to bardzo lubię, nie jem mięsa dla zwierząt zdrowia i środowiska, ale przede wszystkim zwierząt i środowiska, w związku z czym mam ochotę na cudownego ala mięsnego burgera. Dla fanów outfitów, oto Caro w wersji czy to zima, czy to wiosna. Jest słonecznie i lecę. What? You're taking it chill. Yes. Well, yeah, surprising, right? Wierzcie albo nie, ale to są darmowe ciasta dla nas i pyszne kawki. Kochani, czas na historię życia. Byłam na lunchu z Vanessą, na najlepszym burgerze, jakiego do tej pory tutaj jadłam, polecam, z Naked Bakery. Po czym spontanicznie Vanessa mówi, że jest takie fajne miejsce, które się nazywa Hidden Sun, możemy tam iść kiedyś na kawę. Ja mówię, słuchajcie, idziemy teraz, to jest miejsce, to jest fun. Poszłyśmy tam, idziemy zamawiać. Pierwsze, co nam mówią, to czy chcemy jakieś ciasto? Otóż nie, wszystkie ciasta są dzisiaj za darmo. No to mówię, czy macie coś wegańskiego? Mieli dwa. Zamówiłam włoskie ciasto, takie owsiano, klonowo-owocowe. Kawa była pyszna. Schodzimy, słuchajcie. Ja idę, żeby zapłacić. I dowiaduję się, że wszystko jest dzisiaj za darmo. A ja mówię tak, ale o co chodzi? Co się stało? Czyli się ze mnie śmiać? I powiedzieli, że zmieniają nazwę na 127 i z tej okazji wszystko jest za darmo. To po pierwsze. A po drugie, dostałam jeszcze voucher na darmową kawę. Cudowny dzień! Taki mamy piękny dzień w Edynburgu. Idę właśnie do sklepu Zero Waste na zakupy tygodniowe. Ja i moja Zero Waste'owa torba. Future is plant-based, moi drodzy. Nie pokazałam wam sklepu, bo się spieszę na jogę. Spieszę się totalnie, ale i tak pokażę wam piękny zamek. Gdyby ktoś myślał, że w szkole wszyscy są mili, kulturalni, uśmiechają się, to właśnie przyszedł koło mnie facet, który centralnie splunął mi pod nogi. A potem za nim uniósł się dym zioła. Pozdro! Historia tego obiadu jest taka, że moja właścicielka domu zrobiła wegański makaron i zapytała, czy chce zjeść resztę, bo ona już nie ma ochoty, więc przetransformowałam go w zdrowy obiad, dodając oliwki, pomidory, pietruszkę i szpinak. Update, bo wjechała druga porcja. Dzień dobry. Zawsze dwufazowe oczyszczanie, olejek i potem płyn na bazie wody. Następnie tonik, u mnie jest to woda różana. Kolejny krok to esencja wygładzająca z Recibo. Krem pod oczy, obecnie ten z firmy Feel Free. Skończył mi się krem z fridża, więc używam serum Skin Superfood z Alchemy. Zrobiłam sobie, słuchajcie, płatki na noc, bo kupiłam duże płatki, zalałam je wodą, trzymałam w lodówce z dodatkami, teraz tylko je podgrzałam. Dodałam owoce i orzechy i jem. Dzień dobry. Właśnie wróciłam ze szkoły. Zrobiłam sobie herbatę. Miałam dzisiaj, moi drodzy, egzamin. Było piękne słońce, właśnie zaszło. W każdym razie miałam egzamin z hiszpańskiego, trwał 2 godziny, pisemny, trzeba było napisać raport. I muszę odpocząć, właśnie jest drzemne. Naszykuję się i jadę dzisiaj nad morze. Jadę na Portobello spotkać się z Roxaną, którą widzieliście ostatnio u mnie często. Porobimy trochę zdjęć, pojemy, pogadamy, popijemy i słuchajcie, wieczorem idę na imprezę z mojego Salsa Society. Nazywa się Fiesta Latina. Także coś trzeba zrobić z tą twarzą, z tymi włosami, przywdzieć jakiś sympatyczny strój i może wam się pokaże, ale po prostu póki co poszłam tak, po prostu
do tej szkoły i jak to po egzaminie ledwo żyję i chcę zebrać siły, żeby dzisiaj po prostu poszaleć do późna. Zielona herbatka, a teraz jeszcze chwila z laptopem i... Po egzaminie stać mnie tylko na lunch w łóżku i oglądanie głupot na YouTubie. Przepraszam, czy widzieliście kiedyś lepszą kolekcję whisky, moi drodzy? Słuchajcie, robimy najlepsze mac and cheese wegańskie w historii. Tak słyszałam, więc zaraz się przekonamy. Tutaj gotuje się oczywiście makaron, teraz wam pokażę, co do tego wrzucamy. Z tego co widzę, do sosu potrzebujemy płatków drożdżowych, wegańskiego masła, limonki? Nie? Nie! Zdecydowanie wiem, co robię. Słuchajcie, odrobiny whisky, czosnku i wegańskiego sera i obstawiam, że również to mleczko jest też do makaronu. Tak. Coś jeszcze? Jeszcze musztarda. Jeszcze musztarda i zakładam sól, pieprz. Tak. I a chili oil dodajecie do, jakby też do sosu? Do sosu, tak. Okej, okay, piękne. Tutaj mamy roztopioną tonę masła wegańskiego. I dodajemy mąkę pszenną. Tak. Na oko. Karby. Ekstra, tak. Ja zbieram energię na wieczór. Czyli, ale czemu chcemy mieć gluta? Nie wiem. I co będziemy robić z tym glutem? Dodajemy mleko roślinne. A! Podać ci? A nie, już masz. A nie mam tego. Dobra. A powiedz mi... takie kremowe, czyli a powiedz mi, te wszystkie przyprawy będą... I z czosnek to na końcu? Nie, zaraz jak dodam mleko, żeby było takie bardziej gęste, bardziej płynne, bardziej sosowe. Mhm. I wtedy dodajemy garlic. I płatki drożdżowe. Musztarda, wszystko tak naraz. Chciałam właśnie powiedzieć, że a, bo to jest bez tłuszczu, więc do uwagi tam było opakowanie masła. Tak. Bardzo dobrze. Wersja light? Tak. Słuchajcie, testujemy gin, który nazywa się Damask Rose, czyli róża z Damaszku. I teraz najfajniejsza część. Wlewamy tonik. Bo jestem podekscytowana, jeszcze tego nie widziałam. Jest różowe. Ale i mamy rose. Piękne, piękne. Twoje zdrowie. Dzień. Czekaj, opowiem jeszcze, okay, że tutaj mamy cudowny sos, do którego zostały dodane płatki drożdżowe, czosnek, jest burzy, jakie to jest gęste, olej i też jakaś przyprawa, czy to była pietruszka? Pietruszka, tak. I papryka wędzona. Peri-peri Nando's. I no, słuchajcie, konsystencja jest po prostu genialna. Teraz to będziemy pewnie łączyć z makaronem i zapiekać. To jest największa, chciałam powiedzieć, że to jest moja ręka. To jest największa porcja mac and cheese na ziemi. Będziecie mieli zapas meal prepu po prostu. Kochani, tak wygląda raj. Pozdrawiam. Mam inny związek ze Szkotem. Ale to jest ten, co... Chciałam wam pokazać moją stylizację. Mam mój super top z charity shopu, który jest wiązany w ten sposób. I do tego czarne jeansy. Rozświetlony makijaż. Kochani, tutaj powoli kończy się dzisiejszy dzień, jeżeli chodzi o nagrania, bo wysiadam, idę do mojej koleżanki, zostawiam u niej rzeczy, idziemy na imprezę latynoską, także odezwę się do was jutro, tylko że zostawiam aparat u niej, więc dopiero muszę go odebrać, także ewentualne nagrania będą z telefonu, także miłej. Wróciłam do domu i chciałam wam pokazać, jak moja połowa jest już w piżamie, a góra jest jeszcze na imprezie. Padłam. Autentycznie padłam. Czy wy to widzicie? Słuchajcie, jest śnieżyca. Jest autentyczna śnieżyca. Szok. Zasłużone, przepiękne śniadanie. Zrobiłam sobie dzisiaj, słuchajcie, pudding jaglany a la złote mleko z wspaniałymi dodatkami. Karo Masterchef robi improwizowanego omleta z pieczarkami i szpinakiem. Chyba stworzyłam raj. Czy wy to widzicie? O! Słuchajcie, kolacja mistrzów. Zrobiłam ryż, który po prostu ugotowałam w różnych ziołach i dodałam drobinę tahini i cytryny. I do tego zrobiłam taką kapustę z resztek po azjatycku z czosnkiem
chili papryką wędzoną z dużą ilością oliwy z oliwek, z pieprzem i do tego świeża pietruszka. Nie wiem, co mi się stało, ale właśnie postanowiłam zrobić sobie granole. Więc grilluję płatki owsiane z orzechami, cynamonem, tahini, syropem klonowym i olejem kokosowym. Kochani, prawie ją spaliłam, ale została uratowana. Jest zrobiona... A, mówiłam wam, z czym jest zrobiona. No, w każdym razie już wystygła i pachnie przepięknie. Dzisiaj na śniadanie zrobiłam sobie jogurt na bazie kaszy jaglanej, po prostu z cytryną i z daktylami i bananem. Do tego granola z wczoraj i mrożone warzywa, mrożone owoce leśne prosto z mikrofali. Kochani, wracam właśnie z biegu i nagrywam na telefonie. Jestem nad kanałem, jest słońce, jest prześlicznie. Mam ze sobą trochę zakupów. Cudna niedziela. Niedzielny obiad, czyli kotlety, frytki domowe pieczone, por z bułeczką, podane na rukoli z hummusem, z soczewicy, który zmieszałam z przecierem pomidorowym, więc mamy niedzielny raj. Jest piękne południe, świeci słońce, niedziela, a ja zamiast się ruszyć, to wszystko podwoływałam i oglądam Seks w Wielkim Mieście. Słuchajcie, moja zdobycz z lokalnego Tesco, jestem w raju. Kochani, postanowiłam pożegnać się z vlogiem, miałam dzisiaj totalnie leniwy dzień. Gotowanie, jedzenie, bieganie, oglądanie filmu, ale praktycznie bardzo nastawiona byłam na chill, także cieszę się, dziękuję wam, że oglądaliście ze mną, że oglądaliście mój kolejny film i byliście ze mną w kolejnym tygodniu. Szykuje się mega temat przewodni za tydzień, także czekajcie cierpliwie, bo od jutra zaczynam nowy challenge, także za tydzień będzie się działo. No, jeszcze raz wszystkiego dobrego dla was, wielkie dzięki i buziaki. Pa!